Nie żałuję swojego odejścia ze Śląskiej Partii Regionalnej. Z Henrykiem Mercikiem umawiałem się na otwarcie partii, na nowe środowiska, na nowych przedstawicieli, na samorządowców, a wciąż czegoś takiego, czy niczego takiego nie widzę. Tak Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego, komentował w piątek rozruch SPR, pierwszej w Polsce partii regionalnej, która wystartuje jesienią po mandaty, między innymi w sejmiku województwa. Franki, przypominam, to ugrupowanie SPR zakładał, by po paru miesiącach spektakularnie odejść, stwierdzić, że jednak bardziej podoba mu się w Platformie Obywatelskiej. Jutro pierwszy test magnetyzmu SPR. Partia wybierze swoje pierwsze władze. Czy one będą przypominać model Raś Plus? Kto będzie liderem tego ugrupowania? Od dawna mówiło się, że na jego czele stanie Henryk Mercik, ale dziś słyszę, że wcale akurat tak być nie musi. Jeśli to prawda, to jakich innych, albo jak wiele innych wybitnych, regionalnych polityków partia zamierza promować? No i wreszcie, jakie stanowisko zajmie w niej wódz Ruchu Autonomii Śląska i czy będzie on szarą eminencją SPR? Jerzy Gorzelik, lider RAŚ, jutro w Radiu Piekary. Marcin Zasada, zapraszam na godzinę 7.30. Radio Piekary.